Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Disciples 3. Disciples 3 kampania Legionów Potępionych. No i drodzy państwo, z powodu, że nie mamy żadnej armii tutaj u Haruska, jest sam Harus z 24 poziomem i Noel. Teraz pewnie z pierwszym poziomem. Okej, słaba. Więc trzeba ją szybko wyekspić w jakimś sklepie. Tutaj mamy Cyklopa. Na maksy wyekspionego. Tutaj mamy cały oddział. Taki dosyć groźny, biorąc pod uwagę, że jesteśmy sami. Więc nie, no trzeba wziąć armię. Zdecydowanie trzeba pójść do miasta. Wziąć armię. I ekspić od razu nowo przybyłe jednostki. Nowo stworzone. Prime. Pram. Nie wiem, co to znaczy, co on mówi. Nie wiem, jak to się czyta nawet. Stand before me, I command you. At your service, as always, master. I shall never abandon you, and will go with you wherever fate takes us. My life belongs to you alone. Enough, I need equipment. The future I have seen is no longer clear. The fates conspire against me, I must be ready. Do not say this, master. I shall fetch the strongest armor of the abyss. The heart of stone must be cracked, and the blood of the righteous must be spit upon the defiled altar. The field, chyba. The heart of stone, a stone golem? You are wise. I have seen two such creatures not far from the tower of a reclusive mage. I shall mark the place on your map. Good. Very well. Aha. No jest towerka, taka trochę wyżej poziomowana ruina. Dobra, skręćmy po to, w tę stranicę. Tu jakiś kolejny quest, jakaś sukuba, wyekspiona, bo ma obrażenia fajne, 120. Ale jeszcze mogłaby więcej bić, jakby dostała jeszcze plus 1 do siły tutaj. Tu jest mana śmierci, która jest już nasza. Dostajemy 100 many śmierci, 50 tylko many piekielnej. Tu jest kamieniołom, który będzie niebawem nasz, jak się tylko nasza stolica trochę bardziej rozwinie. Tu jakiś dzik, jakiś wilk, jakiś śnieżny wilk. No zajdźmy do niej, pogadajmy już z questikiem, jak jest po drodze. My lord, the location of this sacrificial site is now known to us. We fear that the vessel might be damaged, but I can now see that everything is well. Betrezen wishes us to proceed there immediately. A change of plans has come to pass. Now that the threat to the vessel has passed, there will be many who would wish to take the initiative. I expect much foreplay and in senseless skirmishes between demons. The vessel might be put at risk once more. I shall choose a different path, and none may know of my plans. As you wish, my lord. Nic nie podejrzewają. Dobrze, suko, uciekaj. Harus, I don't understand. To whom did you tell the truth? Will I be sacrificed or not? I have my own methods. Do you forget so easily? Do not disturb your thoughts with the Sphinx. Only trust me. I am a master of intrigue and treachery. I have great experience with it. But what if the demons see through your charade? What then? I have eyes and ears everywhere. No one shall take us by surprise. Lac Galen was wrong about one thing only. I know not where the portal is, but I know who to ask about it. Now come, let us waste no more time. Takie fajne słownictwo tutaj jest używane. Let us waste no more time. Instead of let's not waste any more time, to jest takiego let us waste no more time. Takie. Zresztą już dawno, już od samego początku było widać, czuć, że tutaj jest mimo wszystko ten język taki trochę nie walczymy. Pressed me, yes, you. Wyekspione. Zbyt groźne nawet dla siebie chyba, co? Mój złodzieju wspaniały. Zresztą to są fajne ekspy, które wolałbym jednak zebrać bochciem. Ty z kolei, złodzieju, możesz spróbować tam zajść na dół z nadzieją, że znajdziesz coś, co mógłbyś przejąć. Co za grubas? Grubasy. Jakieś wieśniacy, wieśniaki. I trul.
z cyklopem, żeby było zabawniej. Troll z cyklopem. O, ruina, taka niezbyt trudna do zrobienia. Jestem w stanie wyminąć tego trolla, żeby dostać się do tej ruiny. Bo ty jesteś chyba w stanie to zrobić. No nie, no to jest właśnie taka trudniejsza trochę. Ale spróbuj, jesteś mocny, może inicjatywę. Spróbujmy. Zasięg 3 heksy. Złej, tu oni będą musieli dać defy. A nie, sięgają mnie. Ale nie trafiają. Dobrze, inicjatywy sobie zmniejszą. Spoko. Jak mają sobie zmniejszyć inicjatywę, jestem za. Ach, ten też zmniejsza inicjatywę. Niedobrze. Niedobry golem. Bardzo niedobry. A, no dobrze, on mam. Zapomniałem, że mam tego buffa, że jeżeli ktoś ośmieli się dać mi negatywny efekt, no to będzie dostawał. To mój złodziej dostanie większe szanse na kryta. Podejdź tu. I spróbuj z odepchnięciem uderzyć tego. Dwa kryty. Dwa pushbacki. Dobra. Znowu z pushbackiem. Maga nie ma sensu. Magowie tam mało będą mi robili. Pozbądźmy się tych zbroi. Magowie tak mnie pewnie nawet trafiać nie będą. O, podszedł, żeby zginąć chyba. I przede wszystkim zasłonił ten przejście temu. No niestety trafiają. Ten nic nie zrobi. Golem też tam pewnie znowu trzęsienie ziemi da. Znowu mi zwiększy szansę na kryta. A teraz już chyba na pewno mam 75% na każdym z nich. No dokładnie. Więcej się nie da. Dobra. Zabijmy ciebie w takim układzie. No problemo. Nie trafiłeś, świetnie. Użyłeś tej umiejętności, przez co nie będziesz chciał zaatakować, spoko. To ty tutaj z pushbackiem tego, proszę. Bez krytów niestety, a 75% masz. No trudno. W kolejnym ciosie raczej już to zjadę. Golem jest tyle mocny, że on może cały czas używać tego trzęsienia ziemi. To jest mocne, to nie bez ograniczeń. Nie ma czegoś takiego, że on może tego użyć raz, tak jak ja mogę przyzwanie, tylko bez końca, tak jak ja tego odepchnięcia. Weź się przesuń tutaj w tę stronę, żeby jeszcze ten nie doszedł, w razie jakby miał przeżyć ten, a przeżył. Więc spoko, zrobimy tak, żeby golem nas jeszcze nie uderzył. Chociaż może wolimy, żeby uderzył. Czy te zmniejszenie inicjatywy się stakuje? Nie. Masz jeszcze osłonę dwie. Weź użyj, żebyśmy się go pozbyli już. Będzie z głowy. Coś mnie wierci. No weź. Nie trafiłeś. Dobrze, inicjatywę sobie zmniejszysz o 15%. Świetnie. Dwa kryty. Na piercing odporność, ale z krytami akurat ignoruję to. Normalnie 45, krytami 75. Magusia sobie zostawimy, żeby wykorzystywać to, żeby golem wpadał w odepchnięcie. Mógłbym mógłbym wezwać tego zombiaka za plecy golema jeszcze, nie, ale bez tragedii. No właśnie to jest też piękne, że złodziej tak naprawdę jest bez większych problemów w stanie pokonywać wysokolevelowych przeciwników, bo te pushbacki procentowo ich maksymalne HP ściąga, nie? Dlatego jest to naprawdę mega dobre. Dobra, weź spróbuj w takim układzie tamtego pokrytować. Na jeden cios tylko. Wolałem właśnie uderzyć tego, bo na nim dwa ciosy mógłbym wykonać, bym się więcej wyleczył. Na nim to właśnie jeden cios. No ale dobra. Bez krytów. To się nie wyleczę w ogóle. No chociaż ten ostatni cios niech będzie krytem. W ogóle spoko expy powinny być za tę walkę. No to była ruina, więc to żadna strata expów. To jest coś, co się może w każdym momencie odnowić, zrespić, także ruin akurat nie będę żydził. 400 many piekielnej spoko, bo dostajemy z jakiegoś powodu tylko 50. Dobra. No możesz tam dojść, na pewno możesz. Musisz móc. O,
Dawaj, jednostki trzeba kupić. Dobra, i teraz tak, bierzemy sobie znowu tego. Tylko on będzie po środku, żeby tak był osłaniany. Znowu sobie oczywiście tradycyjnie tego, ale nie mamy złota, więc sprzedajmy jakieś śmieci. Bo na pewno mamy coś. No to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Na chaos. Słona. Też sprzedamy. Te uniki wywalone na to. A i weźmy od razu sobie jakieś potki, nie? Bo tradycyjnie, jak będziemy bez wskrzeszeń, to później będzie nas to bolało. Jakieś leczonka. Te lepsze też możemy kupić, czemu nie? Mamy hajsów, to sobie weźmy. To by trzeba ukraść. Jakaś płatka w stolicy, która daje statystykę permanentnie. Dobra, nie budujemy jeszcze. Znaczy można w sumie już... A nie, nie mamy kamienia. Dobra, wracamy tutaj. Bierzemy ciebie. I bierzemy znowu kultystę do tyłu. I mamy znowu Inoel, znowu mamy tę postać leczącą. Także wracamy do starej kompilacji, chciałem powiedzieć. Brakuje mi słowa. No to na pewno nie kompilacja. Dobra, nieważne. Później, kiedyś sobie przypomnę. Pewnie. Pewnie nie. Dobra, wracamy się. Wszystkich przeciwników, których do tej pory ominęliśmy, wracamy się do nich, żeby ich teraz zabijać. Oczywiście staramy się nie stracić jednostek, bo one są pierwszopoziomowe, są miękkie, są słabe. Więc Harus musi tam tankować ostro. Nie będziemy wchodzić w pierwszej turze w zasięg ataków pająków, bo oni unieruchomią mi bohatera. O kurde. A, dobra, myślałem, że ja mu zadam 170 z tej umiejętności, nie. Z tego tylko 50, dobra. 170 bym mu wręcz uderzył. Dobra, pająki tutaj niestety zablokowały przejścia. Do tego nie podchodzę, bo za małe szanse mamy na kryty, więc będziemy walczyli sobie tutaj. Spróbujemy z tym. Tylko teraz nie ma sensu bić, bo... Bo są na def, więc sobie zwaitujemy. Za małe szanse mamy na kryta. Dobra, dostałem dosyć groźnego debuffa tutaj, nie? Jeżeli wyleczę, no to dostaną wszyscy za 40 obrażeń. I to z jakim źródłem umysłem. Także Heal i Noel, który leczy 46, tak naprawdę nas wyleczy 6. Pod warunkiem, że nie mamy podatności na umysł gdzieś. Tutaj 0. Tutaj jest podatność do tego, to ja bardziej zranię chyba, niż wyleczę. Tutaj 0, 0. No bez kitu. Tego to ja naprawdę mogę uszkodzić bardziej tylko. Zwaituj, weź tutaj podejdź. Dobra, teraz możemy się bić. Niestety bohater będzie unieruchomiony, ale mamy umiejętność, którą możemy ściągnąć z siebie tego debuffa, także bez żadnej tragedii, spoko. Wziąć to słone tutaj. Możesz wziąć. Kryt mocny. Groźnie tu się robi bardzo z tymi pająkami. Za groźnie. Musimy się tego szybko pozbyć. Dobra, ty musisz się tu cofnąć. I weź tę dwójkę fal. Ten tylko dostał. Szkoda. Groźnie, bo ten naprawdę ciężka walka. Już na samym starcie same takie ciężkie walki, co nam dowalili. Ile mamy tej energii? 60. No nie mało. W sumie można tu się podleczyć jakąś 250 w razie czego. Tego weź tu. Kurde, szkoda, że nie kryt. Naprawdę by się przydał kryt. Dobra. To jest moment, w którym się przebijamy tym. Ściągnęliśmy z siebie tego debuffa, jesteśmy szybsi. Dobra, wylecz tak, żeby nie sięgnąć tego z tyłu, bo jego tylko zranisz bardziej.
i ty teraz się zajmujesz tym frajerem. Tak, żeby on mógł tylko ciebie sięgnąć. A tutaj ten musi sobie poradzić z tym pająkiem. Zaraz tutaj bohater podejdzie i pomoże. O cholera. Trucizna mi tu go zabije. 57 co turę. Dobra, ty masz osłonę, nie musisz go bić, bo i tak będziesz go trzymał teraz. On nic nie zrobi. Teraz naszym zadaniem jest wyleczyć trochę tego pana seteczką. No wystarczy, żeby przeżył. Tutaj bierz osłonę. Dobra, nie trafił nawet. Spoko. Tutaj groźnie jest, ale spokojnie, damy radę tutaj. Tylko ten jeszcze będzie miał problem zaraz. Duży. Bij go. 33. Dobra, stawaj tutaj. Oż ty pajacu! Jest źle teraz, bardzo źle. Bohater nie jest przy nim, więc on może swobodnie podejść i uderzyć całą moją armię. Zabije mi tego, tego i tego. Ona też może zginąć. Przez to, że go nie trafiłem... Jeszcze ten pająk będzie tutaj zaraz, będzie jego tura. I mi pewnie znowu sparaliżuje tego bohatera. Niepotrzebnie się odsuwałem, co? Tego będę w stanie zabić. Weź się wylecz tym mocniejszym. Cofnij się jeszcze bardziej. Jakbyś tak krytnął z, tymi 5% szans w tego pająka, to byłoby spoko, ale no nie musisz, po prostu traf. Dobra. Na powietrze jakie ty masz? 0. No i tutaj osłona. No i bohater może wziąć to na siebie, ale... zostanę znowu sparaliżowany. Tylko pytanie, czy on chce bić dalej diabła, czy jednego bohatera? W razie czego nie będę brał tej osłony, żeby mieć cień szansy na to, że jednak będzie chciał diabła i wtedy bym bohaterem poszedł, ale no nie, no zostałem sparaliżowany. Trudno. Cofnij się, zabij tego. No bohaterze, jako że się nie możesz ruszyć... Ty nie masz krwawienia ani żadnego debuffa, no. Tym go nie zabiję. Jako że się nie możesz ruszyć, dalej lecz tamtego. Tutaj. Weź teraz tę osłonę. Jak on cię ma bić, to weź go tutaj, pokaraj. Szkoda, że bez kryta. O nie, on się przemieszcza. Okej. O Jezu, przecież zaraz mi go znowu zabiją tutaj. O, minął paraliż. Ale nie, ja już do niego nie muszę podchodzić. Tutaj już diabeł z tym i z tą sobie poradzą. Ty masz też truciznę, 57. Zginiesz. Zamiast uderzyć pająka musiałbym teraz wyleczyć, ale... Nie no, pająka weźmie z osłony ten, Harus, także spoko. Lecz. Lecz i chroni tego pajaca. Spróbujemy go zarżnąć teraz razem z diabłem. Kryt, ładnie. Bierzesz osłonę, zabijasz tego pająka. Jaka ciężka walka, taka na styk wszystko tu się dzieje przecież. Dobra, weź diable, zabij tego szamana. Weź go z one shotuj i wylecz, dobrze. Pięknie. Co za walka? No przecież to było... Wicklings, no kurde, no nie przesadzaj, no... No stary, no przecież to było wszystko na styk. Jakiego macie speeda? 3 macie speeda. Dużo. I 27 inicjatywy. A mój boh, ile ma? 31.
spróbować. Ustawię się bohaterem tak, żeby osłonić resztę. Bądź po środku, może nie bądź po środku, dobra. Jeden jest z tyłu, więc nie dojdzie, spoko. O, zachęcimy tutaj do atakowania, zapraszam. W takim układzie, zwejtuj, nie dawaj żadnych debuffów, zwejtuj. Dobra. O, i Noel, żeby jeszcze na to ustała, to tutaj wszystko przecież podleczy pięknie. Weź sobie osłony, ty masz ich aż 5, więc akurat po jednym ciosie dla każdego. Nie no, pięknie tutaj Harus wszystkich zwanshotował, wyleczył się, no to jest dobra walka dla mnie. Teraz możesz użyć tego. Możesz tego użyć w sumie znowu. Ty daj defa, ty daj defa. Nie używaj osłony. Ty uciekaj. Ty też tutaj. O Jezu, nie w to miejsce. Przecież Noel musi tam się przemieścić. Jasna dupa, co ja zrobiłem. Brawo, Skowro. Spacja. Nie. Spacja. Przesuń się. Spacja. Nie bierz osłony. Przesuń się. Idź tam. Ja chcę tu się wyleczyć. Jeszcze jedną taką turę weźmiemy. Przesuń się w razie czego. Ty się tutaj też przysuń. Dobra, i na fulla wszystko, nie? No tak prawie, no to już tam ostatni cios nieważny, bo tam teraz na końcu jeszcze heal będzie jeden, więc spoko. A, jeszcze tam popoziomowali w ogóle już. No ja, no w sumie trudne walki, duże ekspy, nie? Okej, okay, czyli macie pierwsze poziomy już za sobą, jeszcze dwa i będą ewolucje. No to już zacznijmy budować, jeżeli tylko mamy kamień na to. Mamy 150 tutaj, 200 tutaj. 2400. Może w sobotura pójdziemy. Nie no, w sobotura to nie. Nie w tej wersji gry. W ogóle Sobowtór sam z siebie tak naprawdę statystycznie, patrzcie, jest całkiem fajny. Fajne obrażenie przeciwko jednej istocie. Jeżeli krytnie w przywołaną istotę, to w ogóle ją niszczy od razu. Ma bardzo fajne accuracy i uniki przede wszystkim. Bije źródłem umysłu, co ciekawe. Inicjatywa nie najgorsza. Ochrona przed umysłem, podatność na wodę. Jest łotrzykiem. Także tak naprawdę statystycznie taki doppelganger, czyli ten sobowtór, to jest na luzie, może nawet lepszy od antypaladyna, tylko ma tam mniej życia, ale dużo lepsze uniki ma. I umysłem bije. Ale obrażenia ma nawet spoko. Także nawet do walki się nadaje, nie? 19 inicjatywy. A tutaj 21, trochę wolniejszy jest ten. Dobra, tutaj mnie nie stać, to weźmy, zbudujmy do berserkera. No i ty, panie złodzieju, dalej idziesz zwiedzać świat. Dobra. Co tu jest, wilkołak? No z tego to nie pokonasz, bo nie masz czym. To jest niewrażliwe na fizyczne, tam nie przejdziemy. Niestety. Tu sobie nie poradzimy. Tam spróbuję odkryć trochę terenu. Coś tu jest, kopalnia kamienia, albo też kamieniołom. No tutaj już prędzej, tylko że na maksa wyekspieni, jeszcze odporność na piercing dodatkowo, a ty bijesz piercingiem. Taka trochę bieda tutaj, ciężko będzie. Zwłaszcza z takim Spearmanem, jak będą cię trafiać, nie? Bo pewnie nie będą, ale ciężko. W razie jakby mieli trafiać, to byłoby bardzo ciężko. Jeszcze ten debuff jak wejdzie, to nam się zmniejszy odporność na piercing i ten będzie z kolei nam jeszcze więcej bił. Także no nie, to zbyt groźne.
Dobra, weźmy to, tę walkę zróbmy. Myślę, że na quick fight'cie możemy to zrobić, co? Tylko sprawdzimy, czy jest jakieś dobre, dogodne miejsce. No nie ma żadnego dogodnego miejsca. Zbij tego, quick fight. Tutaj na wszystkich osłonę wykorzystaj. Ale no, co tu się dzieje? Po co to? Dobra. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest dobrze. Dobra. Tutaj coś jeszcze jest, jakaś walka. Same pająki, no samymi pająkami spoko, jak już nie ma tego goblina, no to przecież sam bohater to porobi, nie? Ten goblin był wcześniej najgorszy. Oho. To wait. W takim układzie tylko zmniejszymy tutaj komuś zręczność. Jeszcze ogniem pocioramy, dosyć dobre obrażenia. Ten jeszcze może wejść za podwójne obrażenia z ognia. Wait. A, to oni już będą mieli swoją turę. Do dupy trochę. No trudno. Osztyw, nie! No to o tym nie pomyślałem, o cholera. Ale o tym nie pomyślałem kompletnie, że on tu ustanie. Ale ja o tym kompletnie nie pomyślałem. Dobra, krwawienie zrobił. Weź tu ustań i weź to pal podwójnymi obrażeniami. Dobra, trafiłeś to co trzeba, najważniejsze. Nie możesz się ruszyć, bito. Super hit. Bij tego. Okej. Okay. Nieźle. Ma krwawienie, które bije wodą za 110. To zginiesz, dobra. Ustań tam, daj sobie defa. Weź to, wylecz. Ten tu ma problem teraz. No przecież on mi diabła zabije. Przez to, że on krytnie na pewno. On ma kuras i 93 na 6 uników. No dajcie spokój. Szansa na to, że on tam nie krytnie, to tam ile 20% ma chyba szans na to, że to nie będzie kryt. Teraz już za późno, bo chciałem się uwolnić tym, żeby do tego dojść, ale nie zdążę. Bo ja teraz, jak użyję umiejętności, to oni będą szybciej. Inicjatywę mają też dobre te pająki, strasznie. No leczyć trzeba, no. Przecież tego diabła. Teraz ten paraliż mi minął. O! No to jak mi paraliż minął, to weź go tam na siebie. Weź. Ty możesz tam wziąć nawet kryta od niego, spoko. Mnie to tam nie boli bardzo jakoś. Weź tam temu przywal. O! Ten się wykrwawia. Weź na defie to przyjmij, tylko żeby nie krytnął w ciebie. Dobra, ale malutko zadał, świetnie. Fajnie. Weź tego załatw, przecież on tu groźny strasznie jest. Możliwe nawet, że nie musiałem diabła leczyć, z tego co widzę, tak się to potoczyło. Zapomniałem jeszcze, jak rozbije to sobie te... zwiększa sobie inicjatywę, nie? Każdym ciosem. O tym zapomniałem. Lecz to. Mało potrzebne, ale spoko. Kolejne poziomy. Szybko. No, trzeba... A, już jutro będzie mnie stać, bo widzę, że już kamieniołom tutaj ogarnięty. Tylko, że tam na dole jeszcze to bym chciał ogarnąć, tylko jak? Tu jest mana śmierci kolejna. Tu jest miasto. Złodzieju, wierzę, że tam sobie poradzisz. Złodzieju? Wiesz co, weź to... Weź im tutaj, zrób coś złego. Trucizna. Tutaj. Mało strasznie to zadało. I...
Jego trucizna bije piercingiem. No przecież to jest jakaś brednia. Dywersja. To nie ma sensu. Możemy sprowokować tego, na duela najsilniejszego przeciwnika. Nie udało się. Jakby się udało, to byśmy mieli solo z tym frajerem i byśmy mogli tutaj później same żywiołaki bić, ale no tak to dupa. Dobra, od razu skorzystajmy z tej pozycji i od razu żywiołaka im na plecy. Nie się żywiołaka, zombiaka. Krytaj w niego, błagam. Musisz w niego krytać, bo musisz się wyleczyć jakoś z tego. Wow, Jezus Maria, przecież to jest jakieś chore, to są rzeczy. Jakie wy tutaj robicie dipsy? Proszę przestać mnie trafiać. O, dwa kryty piękne. Odporny na pushbacki. I trafia mnie. O Jezu, zaraz mnie zginie przecież. Jeden heal tylko. Jeden z tych żywiołków musi teraz nie trafić przecież. Ach, mam inicjatywę przecież. Dobra. Zabij to. Krytaj. No nie, no tylko jeden kryt. I pushbacki gówno im robią, bo mają mało życia. I jeszcze pewnie odporność jakaś. Nie, z czym ten pushback działa? Powietrzem. Na powietrze zero. A wow, Jezus, kryt mi w niego. Żaden kryt nie wszedł, jeszcze się zraniłeś. Nie! Fuck! Czemu nie trafi? Czemu oni trafiają za każdym razem? Nie, tak nie może być, że ja go tracę. Battle save. Tak być nie może. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Tylko zamiast... Aha, teraz takie pole bitwy jest. Trochę gorzej w takim układzie. Nie mamy teraz podwójnych obrażeń. Ale dobra, wy macie dwa punkty zasięgu ruchu. Raz, dwa i później raz, dwa, trzy. Ja idę tutaj. Zwaituję. Muszę to jakoś rozpracować dobrze, żeby w pierwszej turze mi nic nie zrobili. I teraz tak. Idziemy tutaj. Ty masz 3 punkty ruchu w sumie, tak. Podejdź tu. Wezwij zombiaczka. Tutaj. Ustań tu. I z pushbackiem próbuj tego bić. Jeden kryt tylko. A nie, ty masz odporność na pushback. To ja sobie 15 obrażeń zadawałem. Dobra, teraz dopiero strzaiłem, o co chodzi. Weź osłonę. Ważne, żeby z tej pozycji nie bili, bo oni są magami, nie? Oni mogą mi tu przywalić jeszcze podwójnymi obrażeniami z tej pozycji. Jakby chcieli. Ale weź go tam. Zabierzesz mu chociaż te kontra. Weź sobie. Dobra, ząbek jeszcze stoi. Masz osłonę? Masz osłonę. To w takim układzie ochronimy zombiaka, żeby jeszcze żył. Weźmy od tej strony z pushbackiem. On tam wpadnie w to, więc nie otrzyma obrażeń. A, też ma przecież pushback immunity. Weź to na siebie. Ten zameczek jeszcze się tu może przyda. Niech on tam sobie go uderzy jeszcze. Dobra, iść już na tego. On jest zbyt groźny. Dobra, na nim się trochę wyleczysz. Obi. 93 to malutko niestety, no ale dobra. Krytycznie na końcu. Tutaj ustań, żeby on tutaj nie chciał podejść przypadkiem. Jeden kryt tylko. Jest osłona. Weź wykorzystaj, no. 130. Cały czas mi go trafiają. Czemu? No mały małniki ma niby 71. Może to nie jest dużo, ale no bez przesady. Tutaj mam 75% na kryta. No to już chyba zignorujemy tę obronę. Tylko jeden kryt wszedł. Słabo. Jeden kryt znowu. Trafił. Inicjatywą mnie jeszcze tutaj. Co za frajer. Jaka ta walka była też ciężka i taka na styk. Ale fajne ekspy. Powiem, że nie. Bardzo fajne ekspy. Dobra, złodzieju, słuchaj. A najpierw zbudujmy sobie tutaj do tego maga.
Tej nie chcę, weźmy w to. Może pójdziemy sobie znowu w tego, w Inkuba, on ma naprawdę... A on ma tylko 3 zasięgu, to jest słabe. Będziesz miał to zwiększony zasięg później? Nie. Słabe. Ale inicjatywę ma fajne. A nie, nie ma takiej fajnej. Ten model już tak naprawdę się nie sprawiał jakoś słabo. Całkiem fajnie działał. On bije ziemią w jeden cel tak porządnie, fajnie też działa. Sukup. Sukup Inków. A, nie wiem, zobaczymy. Ostatnio mieliśmy Medeusza. Mieliśmy już też raz tego. Inkubaj był fajny, ale... Ja wiem. O cholera, no nie, co tu się będzie działo teraz? Priam. My lord, I have run off my feet, but I finally found it. I have found something worthy of you. Speak, I'm listening. The orcs attacked a trade caravan. The traders care little of buyers and suppliers, but are interested only in gold. You see what I mean? A powerful demon, Agranach, ordered a pair of boots for himself, but they were seized from the caravan by orcs. I think you would enjoy such a trophy. Here, this is the orcish map camp. Dobra, czyli możemy iść po jakieś buty. Jak skoro to jest szósta misja, to pewnie trzeciopoziomowe jakieś już najlepsze, które dają plus 3 do statystyk w sumie, mam nadzieję. Bo inaczej to będzie jakaś brednia. Będzie słabe. Nie dojdziesz. U, dojdziesz, ale o, wy psy. No znowu trudna walka przecież, jeszcze ranny jestem. Czy ja mam jakieś fajne rzeczy u ciebie? W ekwipunku? Same artefakty zostały, co? Tutaj mam już trzeciopoziomowe buty i u tego, u Harusa też mam chyba jakieś. Także nie wiem, co to musiały być za buty, żeby mi się chciało je zakładać. No, mimo iż tu jest pokazane, że muszę jeszcze zrobić krok, to mogę to zatykać w tej turze, bym to zrobił, żeby ruchu nie tracić, ale... Accuracy 40, 40, 48, 44, uników 71. Czy ja mogę się jakoś przebrać, żeby jeszcze więcej mieć uników? Tutaj plus 10 będzie. Ale życia więcej stracę. Te jeszcze bardziej stracę, te też stracę. Tylko od tej zbroi mogę sobie uniki zwiększyć. Bez sensu chyba, co? 81 uników plus 10 do uników. Czy mi to ugra? Spróbujmy, załóżmy tę zbrojkę. Najwyżej battle save'a zrobimy. Oni są niby na mieście, ale tutaj to jest niskopoziomowe miasto, więc to jest właśnie takie przed miastem. Dobra, jak ten już nas nie trafił, no to już wiemy, że jest fajnie. A są jacyś wysokopoziomowi przecież też. Na maksa wyekspiony. Ma zasięgu 3. Jak tu ustaniesz, to raz, dwa, trzy. Z tych pozycji muszę cię bić. Dobra, tutaj spróbujemy. Spróbujemy cię tak w miarę sprawnie tutaj sklepać, co? Weź go. Tylko krytnij w niego dwa razy. Cholera, raz tylko. Weź w niego krytnij, błagam cię, dwa razy. Jeden raz. Trafił i zatruł już. Słonę mu dał, jasna cholera, co tu się dzieje? Groźnie. Za mało życia mamy. Chciałbym się cofnąć, ale nie mogę. Ale możemy spróbować wezwać zombiaka, żeby zablokować przejście temu frajerowi. 210. Nie no, przecież mnie tutaj zarżną. Kryt jeden tylko. Nie trafił, dobra, inicjatywę sobie zmniejszył. Ten niestety trafił. Ten nie trafił na szczęście. Mogę stąd uciec? Nie mogę stąd uciekać. Dwa kryty, dobra. Uleczyliśmy się trochę.
A to wszystko tak na styk, że to przecież paskudnie się to ogląda. Dobra, nie macie już osłony, ty masz dwie. Ściągnijmy cię jedną chociaż. Jakbym miał jakiegoś heala na nim. Cofnij się tam. Nic nie mamy. Tam. Bez sensu, nie będę tego atakował, przecież tutaj nie mam szans. Jakbyśmy mieli full HP, albo spele jakieś, to bym to jeszcze ten... się bawił z tym. No, czytaj. Czytaj! Trzy razy trzeba kliknąć, czy co? Czy moje podwójne kliknięcie jest zbyt wolne? Retreat, retreat. Dobra, to nie atakuj w takim układzie, olać to. Karusku. Co ty byś mógł zrobić? Mógłbyś to pobić, bo to nie jest takie trudne. Może też jak się ustawimy odpowiednio, to Harus wszystko tutaj samymi kontrami wysyła. Już długi odcinek jest za długi. Także drodzy Państwo, ustawaj tutaj, weź tam sobie złej tu i quick fight i bijcie się z nim. Śmiało, śmiało, śmiało. Pięknie, pięknie, dobrze, dobrze jest. Tam na dole jest tragicznie, ale dali im radę. Dobra. Przejrzyjmy tylko expy na szybko, jeszcze zanim skończymy odcinek. No ten się zaraz zmieni, ale mam do niego budynek. Ten też się zaraz zmieni, ale mam budynek. Ten, no niedługo, tam 802 brakuje mu, to też trzeba mu zbudować, a nie mamy na to kamienia jeszcze. Ale będziemy mieli, dobra, tych z miazmą sobie pokonamy, będziemy mieli już nowsze jednostki po tym, nowsze, lepsze, silniejsze. Ile potrzebujemy kamienia na to? 150, tylko to już jutro postawimy, to spoko. To zmienię turę, postawię teraz, żeby nie zapomnieć, z Imperium tutaj w ogóle walczymy, patrzcie. I elfy były, przez chwilę się też pojawiły. Postawmy to do demona. Dobra. I co? Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Pozdrawiam i polecam. Skowron 5.